uscuse. Da tu come ho stato il vino e carlo? Boli cię głowa, ale nie chcesz się przyznać. Alex, nie pójdziesz na żaden mecz baseballu, dopóki nie zobaczę, jak ruszasz szyją, proszę. Zesztywniała ci szyja. To dlaczego tak ją kręcisz? Jadłeś, jakby cię mówiło. Powiedz mi, Micie. Bo jadłeś, jakby cię mówiło. A mówiłam, tylko nie pij wody z fontanny na boisku. Jak ci się zechce pić, poczekaj, aż wrócisz do domu. No i masz chore gardło, co? Widzę przecież, jak przyłykasz. Wiesz, co ci powiem? Marsz do łóżka. Nie ma mowy, żebyś wychodził na taki upał i biegał z ziajami, z tym chorym gardłem. Nie ma mowy. Zmierzę ci gorączkę. Nie podoba mi się do twoich szukań. Szczerze mówiąc, nie mogę wprost pojąć, że przez cały dzień chodziłeś tym chorym gardłem i nie powiedziałeś ani słowa. Alex, dlaczego to przede mną ukrywałeś? Choroba hajnego Medina nie zna się na meczach baseballowych. Zna tylko respirator i kalectwo do końca życia. Nie pozwolę, żebyś biegał zdyszany. To jest moje ostatnie słowo. Albo żebyś jadł hamburgery na mieście. Albo majonez. Albo siekaną wątróbkę. Mało kto tak dba o świeżość jedzenia jak ja. Przywykłeś w domu do idealnej czystości. Nie masz zielonego pojęcia, co się dzieje w restauracjach. Ty wiesz dlaczego, kiedy idziemy do Chińczyka, za nic nie usiądę twarzą do kuchni? Bo nie chcę widzieć, co się tam dzieje. Alex, musisz wszystko myć, rozumiesz? Wszystko. Boże. Właśnie, Bóg raczy wiedzieć, kto tego dotykał przed tobą. Gdybyś jadł tylko to, co dostajesz w domu, nie chodziłbyś 50 razy dziennie do łazienki. Hanna mi powiedziała, co ty wyprawiasz, więc nie myślę, że nie wiem. Chodzisz po szkole z Melvinem na frytki do baru, gdzie sprzedają hot dogi i inne świństwa. Może to nieprawda? Tylko nie. Obiadasz się po szkole frytkami. Aleks, odpowiedz. Z ketchupem? Aleks, odpowiedz mi. Jesteś taki mądry. Masz już odpowiedź na wszystko. Odpowiedz mi tylko na jedno. Wytłumacz mi. Do czego ty zmierzasz? Co chcesz osiągnąć tym, że obiadasz się takimi świństwami? Chcę się dowiedzieć prawdy. Jeszcze kurczę. Kochanie.